Opozycja ostro o reparacjach wojennych od Niemiec. Pieniędzy i tak nie będzie. PiS-owi chodzi tylko o szukanie wroga. Porozumienie chce, by służby prześwietliły posła Konfederacji Brauna. Po jego antyukraińskich słowach puszczanych w rosyjskiej telewizji. O wojnie w Ukrainie także w rozmowie z gościem Radia Z. To były dowódca Gromu, generał Roman Polko. Minęła właśnie 17. To nie jest sprawa do załatwienia, a jedynie ruch na potrzeby kampanii wyborczej PiS-u. Tak politycy opozycji komentują decyzję ministra spraw zagranicznych. Bo, jak już wiecie z Radia Z, Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do Berlina w sprawie reparacji wojennych. Mieli 7 lat, żeby to zrobić, uważa szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Prawda jest taka, że chodzi tylko i o to, żeby szukać wroga. Dzisiaj wrogiem są Niemcy i trzeba ten bębenek podbijać. Pieniędzy z reparacji nie będzie, a to, co możemy uzyskać, cały czas PiS po to nie sięga, czyli pieniądze z Unii Europejskiej i z Funduszu Odbudowy. Według raportu opublikowanego 1 września ogólna kwota strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji Niemiec w czasie II wojny światowej to ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Ambasadorzy Rosji wzywani są dziś do MSZ-u w kraju w Unii. Dostają noty dyplomatyczne z jasnym przekazem. Nie uznajemy pseudoreferendów i przyłączenia 4 ukraińskich obwodów. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew też taką notę otrzymał. Polska nie postąpi jednak tak jak Litwa, która już w kwietniu wydaliła ambasadora Rosji, a dziś zrobiła tak z charge d'affaires. Nie ma w tym momencie planu wydalenia ambasadora Andrzejewa. Pozostaje również w Moskwie ambasador Krajewski. Mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina. MSZ apeluje natomiast do Polaków w Rosji, by opuszczali ten kraj. Będzie wniosek do koordynatora służb specjalnych. Politycy Porozumienia wytaczają potężne działa dotyczące posła Konfederacji Grzegorza Brauna. W ostatni weekend rosyjska telewizja wyemitowała jego wypowiedź z antyukraińskiej demonstracji. Słowa tu cytat: stop ukrainizacji Polski. To już czas na reakcję, mówi Jan Strzeżek. Trzeba go traktować jak człowieka, który rzeczywiście pokazuje, że reprezentuje linię Moskwy. Składam pismo, żeby Mariusz Kamiński albo rozpoczął działania wobec Grzegorza Brauna, albo żeby służby zintensyfikowały działanie wobec Grzegorza Brauna. Jak zapowiada Strzeżek, w kolejnych dniach trzeba będzie poważnie zastanowić się nad złożeniem kolejnego wniosku, tym razem o delegalizację partii Brauna. Teraz już rozmowa z naszym gościem. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Gościem Radia Z po południu jest generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Jak pan zareagował na to oświadczenie ambasadora Rosji w Polsce, który mówi, że nasze społeczeństwo oczyszcza się z ludzi, którzy nie są razem z naszym narodem? Chodziło o komentarz w stosunku do tego, że po ogłoszeniu mobilizacji nastąpił masowy eksodus. Rosjanie nie chcą umierać za Rosję. No nie jest to zaskoczenie. Tak naprawdę od początku tutaj podkreślaliśmy też wszyscy właściwie, że Putin nie tylko pogardza Ukraińcami i prowadzi ludobójstwo, dokonuje zbrodni, ale on, prowadząc tę operację w taki sposób, jaki ją prowadzi, pokazuje pogardę dla własnego narodu. Ja się dziwię, niektórzy mówią, że Rosjanie może mają taką mentalność, ale miejmy nadzieję, że wtedy, kiedy właśnie ta młodzież z Petersburga i z Moskwy będzie docierała na linię frontu, a nie tylko te mniejszości narodowe, to w końcu uzmysłowią sobie, że wojna jest bez sensu, że są agresorami i że poprzez gwałty, mordy naprawdę nie zbuduje się nic dobrego. I jest to porażka już w tej chwili ogromna Rosji, nie ma co dalej w to brnąć. No, 4 były ukraińskie regiony na zawsze zostaną terytorium Federacji Rosyjskiej. Był to akt, chodzi o pseudoreferenda, samostanowienia mieszkańców tych regionów, który Rosja zupełnie popiera. To też oświadczenie ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andrzejewa. No, kraje Unii Europejskiej oczywiście są temu przeciwne. Ambasadorowie Rosji są wzywani na dywanik do MSZ-ów krajów unijnych, w tym Polski. Dostają noty dyplomatyczne z jasnym przekazem, że nie ma uznania tych pseudoreferendów, nie ma uznania dla przyłączenia 4 ukraińskich obwodów. Ale czy Zachód może zrobić coś jeszcze? No, Putin ogłosił swoje papierowe zwycięstwo, bo kiedy spadały mu słupki sondażowe, no to szukał jakiegokolwiek sukcesu, no i ogłosił aneksję tych 4 tak zwanych samozwańczych obwodów. No ale to ciekawe w tym wszystkim jest to, że jeszcze sam Putin chyba nie wie, jakie granice mają te obwody i będą to dopiero ustalać, a ukraińska ofensywa pokazuje, że nawet ten obszar, który kontrolują, to się coraz bardziej zawęża i miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. Trudno tak naprawdę w poważny sposób komentować takie pseudoreferendum pod lufami karabinów maszynowych, to nawet w głębokiej komunie, kiedy głosowano, to jednak było to bardzo demokratyczne w porównaniu z tym, jaki spektakl urządzono w tym bardzo trudnym miejscu, gdzie po prostu codziennie giną, mordowani są ludzie.
Ale czy Zachód może coś zrobić jeszcze poza tymi notami dyplomatycznymi z protestem? To znaczy Zachód już w zasadzie przeszedł na tym do porządku dziennego, po prostu nie uznał wyników tych referendów. Te głosy, które pojawiały się wcześniej, już się nie pojawiają. Te głosy, które mówiły o tym na przykład, że uzbrajajmy Ukrainę w broń, ale nie w taką, którą będą uderzać na Krym. Bo co prawda Krym jest ukraiński, ale taki chyba trochę też może rosyjski. I po co prowokować Rosjan? Myślę, że to takie myślenie, to, że Zachód w jakimś stopniu dawał się zastraszyć, to na co liczył Putin, że skoro ogłosi, że to jest Rosja, no to ja tutaj uruchomię tą doktrynę Gerasimowa i będę używał broni jądrowej, jeżeli ktoś na te obszary wejdzie. Doskonale wiemy, że Putin ani żadnych konwencji nie przestrzega, ani żadnych własnych doktryn i jeżeli będzie szukał pretekstu, to z pewnością go znajdzie i nikt nie będzie go w tym ograniczał. Marco Rubio, republikański senator i wiceszef Komisji Wywiadu amerykańskiego Senatu, ostrzega przed atakami Rosji na centra wojskowe NATO, między innymi w Polsce. W rozmowie z CNN-em powiedział, że to znacznie większe niebezpieczeństwo niż atak atomowy, którym od tygodni grozi Kreml. Szczerze mówiąc, jak się słyszy takie słowa, no to skóra cierpnie. To nie przelewki, tym bardziej, że Rubio uchodzi za człowieka, który jest jednym z najlepiej poinformowanych w tych sprawach osób w Ameryce. No to tym większa żałość, szczerze mówiąc, że człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo, jednocześnie jest tak mało odpowiedzialny, ponieważ ja mógłbym namalować jeszcze co najmniej kilkanaście innych takich scenariuszy, obiektów, celów uderzeń. Otóż no nie wychodzi się do wiedzy publicznej po to, żeby opowiadać, zastraszać i w istocie wpisywać się w taką narrację Putina: bójcie się, będzie strasznie, użyję broni jądrowej, wy będziecie na celowniku. Otóż no, to rzeczywiście jest niepokojące. Myślę, że tacy dziennikarze jak Bob Woodward czy inni klasowi w Stanach Zjednoczonych no, odpowiednio docenią tego senatora, który koniecznie chyba chciał zaistnieć. U nas też się tacy politycy zdarzają, którzy bardzo chcą zaistnieć i wpisują chociażby na Twitterze rzeczy, które no, tak naprawdę nie mają nic wspólnego z odpowiedzialną polityką w takim bardzo wrażliwym czasie. No teraz pan wspomniał o Radosławie Sikorskim, ale gdyby do takiego ataku doszło na centra dystrybucyjne, czy też lotniska, no to jak NATO miałoby odpowiedzieć na tego typu atak? NATO buduje różnego rodzaju scenariusze. No tak naprawdę to bardziej w tej chwili pewnie się zastanawia nad tym, jak chronić chociażby światłowody, czy linie energetyczne po dnie mórz i oceanów, a nie rozważa, co zrobimy, kiedy bomba jądrowa, nie wiem, spadnie na Rzeszów, na Waszyngton, na Berlin, czy jeszcze jakieś inne miejsce. Otóż, czy teraz jakieś portale szukające sensacji opowiadają o jakichś supertorpedach? Ja mógłbym opowiadać o carbombie, która jak zniszczy Warszawę, to wraz z przyległościami. No otóż pamiętajmy po pierwsze o tym, że również sojusz NATO dysponuje bronią jądrową i że użycie tego typu środków byłoby w istocie przekroczeniem Rubikonu. To dla Putina, dla tej władzy kremlowskiej oznaczałoby utratę tych państw, które dzisiaj są neutralne albo wręcz sympatyzują z Rosją, takie jak Chiny, Indie, no ponieważ one wspierają Rosję, ale nie wtedy, kiedy będzie to szkodziło ich interesom gospodarczym, państwowym. A użycie broni jądrowej przez kogoś takiego jak Putin z pewnością by działało na ich niekorzyść. Nie chcę nikogo straszyć, ale no to pytanie muszę jednak zadać. Czy można powiedzieć, że ryzyko eskalacji wojny rośnie? Znaczy Putin eskaluje, Putin gra na strachu. Nie od dzisiaj, doskonale wiedzieliśmy. To wszystko pokazuje, że to jest właściwie jedyny czynnik, który mu został, zastraszać, no bo na polu walki raczej sukcesów nie odnosi. Wręcz to wojsko, które miesiącami zdobywało niektóre miejscowości, to w ciągu godzin te miejscowości teraz przy uderzeniu Ukrainy opuszcza. Stąd też po prostu to, co mogę doradzić, rekomendować, nie dać się zastraszyć, ponieważ strach to jest coś, co powoduje, że Putin rośnie w siłę. Poza tym taka racjonalna już przesłanka: jeżeli teraz damy się zastraszyć, to już zawsze Putin będzie z nami robił co chciał, ponieważ ten czynnik broni atomowej, on nigdy przecież nie zniknie. Jakie mogą być w związku z tym dalsze scenariusze? O to już zapytam w części internetowej. Generał Roman Polko z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam.
To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z po południu przypomina generał Roman Polko. No właśnie, jakie można przewidywać scenariusze? Czy to jest po prostu naprawdę wróżenie z fusów? Mamy w tej chwili taką długotrwałą wojnę na wyczerpanie, na wytrwałość. I to wojnę, w której szybciej niż sam tego też oczekiwałem, Ukraina zaczyna przejmować inicjatywy. To już nie są takie drobne zwroty taktyczne, to są sukcesy w rejonie, to jest nie tylko Izium, ale to jest też sukcesy w rejonie na południu, tam gdzie Putin chciał się umocnić, panując i kontrolując Morze Azowskie i planując odgraniczenie czy oderwanie Ukrainy od Morza Czarnego. Co będzie dalej? No, myślę, że Kreml niestety albo na szczęście w taki przewidywalny sposób będzie wysyłał na śmierć kolejnych żołnierzy, tych poborowych, ze zdezelowanym sprzętem, z wybrakowanymi pojazdami i techniką, ponieważ no, te obrazki, które widzimy, że nawet obuwia zwykłych rzeczy nie mają, to pokazują, że logistyka jest naprawdę bardzo słabym punktem. Miejmy nadzieję, że konsekwencji po stronie zachodniej nie zabraknie i Ukraina będzie otrzymywała nowoczesne systemy uzbrojenia, wyposażenia od Zachodu, bo w istocie ta wojna zastępcza, która jest tam realizowana, no, wymusza i musi być wspierana przez Zachód. W przeciwnym wypadku jakikolwiek sukces Putina będzie oznaczał przygotowania do kolejnej wojny, która może uderzyć właśnie w Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, a może i nawet głębiej. A czy jest takie niebezpieczeństwo, że Rosja może użyć elektrowni jądrowej w Ukrainie do próby ataku? Niebezpieczeństwo użycia broni masowego rażenia istniało i będzie istnieć. Nawet mówiono kiedyś, kiedy baliśmy się najbardziej ataków terrorystycznych, że to nie jest pytanie, czy terroryści użyją broni masowego rażenia, tylko kiedy tej broni użyją. No nikt się nie spodziewał, że pierwszym, który najbardziej będzie zagrażał, to będzie terrorysta o nazwisku Putin i będzie jednocześnie kierował państwem, które ma ogromny potencjał jądrowy. Ja jednak liczę na to, że Putin sam nie będzie chciał popełnić samobójstwa, a nie sądzę, aby jego otoczenie poświęciło swoich najbliższych, rodziny i zamknęło przed sobą wszelkie szanse na normalne życie, przekraczając tą barierę i dopuszczając się największej zbrodni w historii ludzkości. A konsekwencje użycia broni nuklearnej byłyby dla Rosji katastrofalne, tak ostrzega były dyrektor CIA i emerytowany generał armii USA David Petraeus. W rozmowie z telewizją ABC News przyznał, że rosyjski przywódca jest zdesperowany, ale kreśli też scenariusze, co by się stało, gdyby jednak doszło do tego najgorszego, że USA i sojusznicy USA zniszczyliby rosyjskie wojska i sprzęt na Ukrainie, zatopiliby flotę czarnomorską, jeśli rosyjski prezydent rzeczywiście użyłby w Ukrainie broni jądrowej. No, słusznie mówi pan generał, zresztą akurat z generałem Petraeusem nie współdziałałem, ale też z późniejszym szefem NATO, generałem Kredukiem, czyli Ricardo Sanchezem. Myślę, że to jest taki standard wojskowy, też wojska amerykańskiego, żeby właśnie przygotowywać sobie te najczarniejsze scenariusze. Jestem przekonany, że w sojuszu NATO to jest robione. Te scenariusze właśnie z użyciem broni jądrowej, właśnie z niszczeniem infrastruktury krytycznej, która może naprawdę bardzo poważnie zaszkodzić Zachodowi. I przygotowywane są warianty odpowiedzi. Myślę, że kremlowscy urzędnicy doskonale sobie zdają sprawę, że odpowiedź byłaby dla nich miażdżąca. Stąd też no, ten czynnik, który spowodował, że przez ostatnie dziesięciolecia mieliśmy jednak pokój, chociażby w Europie, to tego szachowania się wzajemnie tym arsenałem jądrowym, no on jednak wciąż jest mocny. Podczas kryzysu kubańskiego to zadziałało, kiedy Stany Zjednoczone odpowiedziały mocno i nie przestraszyły się szantażu nuklearnego i dzisiaj trzeba być równie konsekwentnym. Pan wspominał o tym, że niektóre media w pogoni, powiedzmy za sensacją, no, publikują różne informacje. To akurat La Repubblica, bo to chyba o to panu chodziło, że informowała o tym, że NATO wysłało do sojuszniczych dowództw raport wywiadowczy z ostrzeżeniem o tym, że z bazy rosyjskiej wypłynął atomowy okręt podwodny, który dysponuje no, takimi pociskami, sześcioma pociskami typu Poseidon, które nazywane są bronią apokalipsy. Pan wątpi, że coś takiego rzeczywiście ma miejsce? To znaczy ja nie wątpię, ja wiem jakim arsenałem dysponuje Rosja. Nie, chodzi Rosja. Mi o to, czy rzeczywiście, czy taki okręt wypłynął, rosyjski okręt atomowy.
No wszystkie te okręty muszą być w ruchu, zmieniać swoje pozycje, być niewykrywalne po to, żeby właśnie na wypadek czy po otrzymaniu odpowiednich rozkazów no, nie zostały zniszczone przez drugą stronę. Nie ma wątpliwości, że ten cały zespół, który odpowiada za użycie broni jądrowej, jest w stanie najwyższej gotowości. No ale też mam wiarę jednak w to, że ten czynnik ludzki, to się już zdarzało w historii, no spowoduje, że jednak rozkazy szaleńca nie będą wykonywane. No, La Republika, o której już wspominałam, pisze, że budowane przez USA systemy czujników podczerwieni do śledzenia takich startów rakiet właściwie są bezużyteczne w przypadku tego Posejdona. Zgadza się, tak samo przy broni hipersonicznej, tylko że pytanie jest jeszcze raz o konsekwencje, bo no dobrze, powiedzmy, postawmy się w skórze nawet tej władzy kremlowskiej. Użyjemy broni jądrowej, no to po pierwsze, jaki cel zniszczymy, punktowy, co osiągniemy, jakie z tego będą dla nas korzyści? Otóż taki podstawowy bilans, zysk, strata, ryzyko, no to wszystko pokazuje, że po prostu Rosji to się nie opłaca i rzeczywiście będzie to oznaczało nie tylko koniec tej władzy kremlowskiej, ale tak naprawdę zaprzepaszczenie jakichkolwiek szans na dziesięciolecia dla samej Rosji, ponieważ uderzenie, czy to kontruderzenie z pewnością dla Rosji byłoby miażdżące. Nie ma szans na sukces przy użyciu tak okrutnej broni. No to w takim razie jak to można zakończyć? No w tej chwili prowadzone są działania konwencjonalne. Myślę, że Rosja też już podupada gospodarczo. Nawet mobilizacja tych tysięcy, właściwie setek tysięcy żołnierzy też z pewnością negatywnie wpływa na rosyjską gospodarkę. No mam nadzieję, że społeczeństwo rosyjskie w końcu się, przede wszystkim to z wielkich miast, w końcu się obudzi, no i wymusi jakieś pewne, jakieś zmiany na Kremlu, no ponieważ do tej pory jeszcze wytrwali, no ale rok takiego dalszego funkcjonowania no z pewnością da się odczuć po kieszeniach, w lodówkach i w warunkach życia Rosjan, nie tylko tutaj u nas w Europie. Ważniejsze, kto będzie bardziej wytrwały. Mam nadzieję, że Europa przetrwa tą zimę, nie będzie z tego powodu próbowała układać się z Putinem, a Rosjanie w tym czasie zrozumieją, że nie tylko giną ich chłopcy na wojnie, no ale również po prostu ich poziom życia i warunki życia, te, które mieli, no po prostu drastycznie spadły, obniżyły się i trzeba coś zrobić z tą władzą, którą wybrali w tych pseudodemokratycznych wyborach, no pewnie bardziej demokratycznych niż te, które odbyły się na tych okupowanych terenach. A czy Baltic Pipe może stać się celem ataku? Może, można przewidzieć, ale czy możliwe jest zabezpieczenie jakieś prewencyjne takiej infrastruktury? No przede wszystkim Rosjanie i ta władza kremlowska już pokazała, że użycie Nowiczoka czy jakieś ataki w Czechach na elementy składu uzbrojenia, amunicji, no to potrafią łamać wszelkie tutaj konwencje. No i również pewnie i taki scenariusz gdzieś tam jest rozpatrywany. Morze Bałtyckie, tak jak mówiliśmy, staje się już po części wewnętrznym morzem Rosji po przyjęciu Finlandii i Szwecji, no ale też te firmy, które utrzymują te elementy infrastruktury krytycznej, pewnie doinwestowały już teraz i doinwestowują bardziej te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem tej infrastruktury, no bo wcześniej bardzo często niestety, ale szukano oszczędności. Teraz w obliczu tego zagrożenia myślę, że system monitoringu jest zwielokrotniony. No to jest sytuacja z tym Nord Stream 1, Nord Stream 2, to niemalże jak z filmów szpiegowskich z Jamesem Bondem w roli głównej, a to widzimy to po prostu na, historia dzieje się na naszych oczach. A czy w takiej sytuacji zasadnym byłoby na przykład wzmocnienie marynarki wojennej NATO w tej strefie Bałtyku? Polska nie ma na przykład okrętów podwodnych, ale sojuszniczo, kiedy popatrzymy na sojusz NATO, działamy razem. Jednostka GROM w Iraku, w Afganistanie nie miała śmigłowców, nie miała informacji, no ale przecież działaliśmy zawsze razem i te elementy były po prostu wspólne. I tak dzisiaj działamy na Bałtyku, patrząc na armię, na wojsko. Kluczowe jest to, żeby rzeczywiście zbadać przede wszystkim, co się stało z Nord Stream 1, Nord Stream 2, możliwe scenariusze zniszczenia czy doprowadzenia do wycieku są różne, bo mogło to być wcześniej przygotowane, mogło to być zrzucane z jakiegoś statku powietrznego,
Wyklucza się chyba jednak teraz działanie takiego profesjonalnego nurka z niewielkim specjalnym ładunkiem kumulacyjnym, no, który pozwoliłby w taki bezszelestny sposób to zrobić. Wrażenie można odnieść takie, że specjalnie to zrobiono w taki sposób, aby był duży rozgłos, pokaz, aby rzeczywiście uzyskać nie tylko ten efekt zniszczenia tych rur, tylko tak naprawdę element zastraszenia, paniki, żeby to wszystko poszło w świat i tak jak ten senator amerykański, żeby się obudziło ilość tam pożytecznych idiotów i zaczęło napędzać się w takiej atmosferze paniki, strachu, przerażenia, co w takim końcowym celu miałoby doprowadzić do układania się Zachodu z Putinem. No, pojawiają się też opinie, że Putin ma swoje sobowtóry. Szef ukraińskiego wywiadu powiedział w wywiadzie dla jednej z ukraińskich telewizji, że moim zdaniem istnieją trzy sobowtóry, które osobiście od razu zauważam. No, jeden z tych sobowtórów był kiedyś moim żołnierzem w jednostce specjalnej komandosów, mieszka we Wrocławiu. Pewnie ma więcej tych sobowtórów. Pytanie, czy z nich tak korzysta. Myślę, że to jest takie budowanie takich trochę legend, opowiadań. No bo to też w jakiś sposób mitologizuje samego Putina, czyni go jakimś takim większym. Pamiętam podczas tej wojny w dawnej Jugosławii w 1992 roku był taki kapitan Dragan, zbrodniarz wojenny. On z kolei wydawał o sobie komiksy wręcz i swoich żołnierzy nazywał Kninja od Knina i że są ninja. Otóż w tej walce psychologicznej mimo wszystko, mimo tego, że tej propagandzie putinowskiej uda się czasem coś do Zachodu przemycić, to jednak w mojej ocenie wygrywa Ukraina. No nie można zaprzeczyć, że ukraińska armia odnosi sukcesy, no bo przecież słyszeliśmy o tym, że w weekend prezydent Zełenski informował, potwierdzał odbicie z rąk rosyjskich miasta Łymań chociażby w obwodzie donieckim, a z kolei na te kanale Telegram mnożą się takie paniczne wpisy o ataku Ukrainy i Rosjanie proszą o pomoc na froncie. To, o wsparcie z powietrza. To właśnie trzeba nagłaśniać i o tym mówić, bo żeby do Rosjan te komunikaty docierały, że po prostu giną tam ich chłopcy, którzy zostali oszukani w dwojaki sposób. Dostali wybrakowany, rozkradziony przez oligarchów sprzęt i wysłani na wojnę, która nie ma nic wspólnego z tym, co mówi rosyjska propaganda. Rzeczywiście ogromny szacunek dla tych wszystkich państw, które pomagają Ukrainie, bo bez tego uzbrojenia, bez tej logistyki pewnie by tych sukcesów nie było. No i to, co widzimy, te zwroty zaczepne na poziomie taktycznym, ale rzeczywiście Ukraina potrafi iść za ciosem, bo już nie tylko w rejonie właśnie Iziuma, ale też na południu te sukcesy są odnoszone. Trzymam kciuki, bo rzeczywiście czekaliśmy na to długo. Jeżeli utrzyma to tempo działań Ukraina, to myślę, że na wiosnę możemy liczyć na naprawdę taką mocną ofensywę, która wyprze Rosjan z tych okupowanych terytoriów i z tych samozwańczych republik. Ci liderzy tych republik, przekonany jestem, że pierwsi będą w szeregu tych szczurów, które będą uciekać z tych okrętów. Czyli przewiduje pan, że na wiosnę Ukraina odniesie zwycięstwo? Jestem przekonany. W działaniach konwencjonalnych Rosja po prostu przegrywa tę wojnę. Ta wielka mobilizacja, która okazała się strasznym niewypałem, obniżyła notowania Putinowi, stąd też szukał takiego sukcesu propagandowego w postaci ogłoszenia jakiegokolwiek sukcesu. Na szczęście od początku tej wojny właściwie nie było jednego zdarzenia, które byłoby rzeczywistym sukcesem Putina. Padł mit niezwyciężonej armii, strategicznie Rosja przegrała, gospodarczo podupada, a Putin stał się petentem nawet w Korei Północnej czy Iranie. Czyli pan uważa, że to jest koniec Putina? Prędzej czy później nastąpi? Ten koniec już nastąpił. Pytanie, ile szkód jeszcze ten dyktator wyrządzi i jak szybko jego otoczenie znajdzie kogoś, kto przejmie schedę po Putinie i będzie starał się ratować to, co jeszcze można uratować. Miejmy nadzieję, że to nie będzie kolejny szaleniec, tylko ktoś, kto w końcu pójdzie po rozum do głowy i będzie przede wszystkim myślał też pozytywnie o własnych rodakach, bo po prostu Putin i ta władza kremlowska skazała wielu Rosjan na śmierć. A jeśli ten ktoś, kto miałby zastąpić Putina, nie pójdzie po rozum do głowy? Tylko będzie szedł w tymi samymi śladami. Po tym, co się działo w Afganistanie, jednak to społeczeństwo rosyjskie wywarło odpowiednią presję na swoich władzach. W tej chwili to też nie będzie tak, że
te zmiany będą zainicjowane z góry, bo tam ludzie coś wygodnie się urządzili. Ale presja od dołu rośnie i myślę, że to ciśnienie będzie narastało w postępie takim, takim dużym, że na wiosnę, lato przyszłego roku już będziemy mieć zupełnie inną sytuację. Są pytania od słuchaczy. Sebastian pyta, czy w Polsce zostanie przywrócona zasadnicza służba wojskowa, albo inaczej, czy powinna zostać przywrócona zasadnicza służba wojskowa, pana zdaniem? No przede wszystkim to, co jest istotne i czego nas uczy wojna w Ukrainie, to trzeba stawiać na jakość sił zbrojnych. Zrobiono, czy mamy w Polsce możliwości ochotniczej służby, to ustawa o obronie ojczyzny jest stwarza. No i mamy też Wojska Obrony Terytorialnej, które jakościowo są naprawdę wojskiem nowoczesnym, pełne inicjatywy, świetnie się sprawdzają. Nie jestem zwolennikiem powrotu do tego, co było. Być może niektórzy nie pamiętają, jakie patologie niosła ze sobą ta zasadnicza, obowiązkowa służba wojskowa, gdzie rzeczywiście żołnierzy traktowano jak tych szwejków, idiotów, pogardzanie nimi. No, przypominaliśmy w tamtym czasie, co tu dużo ukrywać, tą sowiecką, tą taką rosyjską armię, gdzie kadra zawodowa to była jedna grupa, a ci obowiązkowej, od obowiązkowej służby druga grupa. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Myślę, że przy takim podejściu Polaków, a jest naprawdę to dobre podejście patriotyczne, to takie zwykłe przeszkolenie wojskowe całego społeczeństwa jest możliwe. I tutaj jeszcze jedna uwaga, nie zaczynałbym od dzieci, bo to jest w ogóle jakiś pomysł nieprzemyślany do końca, no tylko wróciłbym do tego pokolenia 25-35 lat, które ciągle czytało nagłówki w gazetach: bezpieczna Polska, bezpiecznej Europie, nic nam nie grozi, Rosja nie jest wrogiem, tylko naszym takim kooperantem gospodarczym. Czyli obowiązkowe szkolenie wojskowe dla osób 25-35 lat? Myślę, że takie stworzenie możliwości takiego przeszkolenia. Naprawdę ludzie potraktują to wręcz jako przygodę. No, kluczowe jest to, żeby nie marnować tym ludziom czasu. No, wielokrotnie słyszałem, że kiedy chociażby w Tarnowskich Górach powołano rezerwistów, przeprowadzono im szkolenie, to okazało się, że spędzili tydzień czasu nic nie robiąc. Dopiero jakiś tam podporucznik, to dyrektor firmy informatycznej mi to mówi, jakiś podporucznik załatwił im strzelanie. Naprawdę zacząłem się drapać po głowie. Mówię, mieli dyrektora, który doskonale znał się na informatyce, marnowali ten potencjał gdzieś tam w koszarach, nie pozwolili mu nawet postrzelać. A ja bym takiego człowieka wziął do sztabu generalnego i rzeczywiście wprowadziłby tą kadrę, czy przygotował tą kadrę do takich działań w cyberprzestrzeni, bo pod tym względem armia ma wiele zaległości do nadrobienia. No i z pewnością te specjaliści, eksperci z cywila wspaniale by się mogli w tym zakresie realizować. Jest taki sondaż IBS dla Rzeczpospolitej dzisiaj opublikowany i tylko co trzeci badany godzi się na przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przypomnę, że pobór został zawieszony 12 lat temu i niechętni poborowi są głównie osoby młode, od 18 do 29 lat, a także osoby 50+ i mieszkańcy wsi. No ja jestem właśnie w tej grupie, która jest przeciwko przymusowemu poborowi. Jeżeli chodzi o mieszkańców wsi, miałem taki przypadek, że trafił do mnie, do mojej jednostki, kompanii, którą dowodziłem, żołnierz, który miał wyrok 3 lata w zawieszeniu na 2 za odmowę pełnienia służby wojskowej, a w końcu i tak go do wojska wcielili. Co ciekawe, został u mnie żołnierzem zawodowym nadterminowym. No, myślę, że naprawdę żyjemy już w takiej epoce, że jednak z ludźmi po prostu trzeba komunikować się, rozmawiać, tłumaczyć sensowność pewnych działań, a nie budować taką armię feudalną, gdzie na siłę taką przeprowadza się brankę, szkoli się kogoś. Naprawdę mamy bardzo mądrych ludzi w Polsce, patriotów, zaangażowanych. Jeżeli się ich będzie traktowało poważnie, to nie trzeba będzie organizować czegoś takiego jak przymusowy pobór. No to jest kolejne pytanie od słuchacza. Plany rządzące na rozwój armii to duże zakupy sprzętu i powiększenie liczebności do 300 tysięcy osób. Sprzęt to się jakoś kupi, tak stwierdził nasz słuchacz. Ale czy pan generał sądzi, że uda się pozyskać tak wielu chętnych i co najważniejsze, nadających się na żołnierzy młodych Polaków? No tak, w minionej epoce mieliśmy milionową armię z rezerwami. Nie wszyscy to pamiętają, a budżet przeznaczony na zbrojenia był dwukrotnie większy niż nawet teraz ten powiększony. Ja nie mówię, że mamy wracać do tamtych czasów, zimnej wojny, tego wyścigu zbrojeń, no ale myślę, że te zakupy, mimo że
słyszymy bardzo często w takich właśnie bijatykach politycznych, to one są sensowne, bo przede wszystkim nie kupujemy jakiegoś, byle jakiego sprzętu, byleby cokolwiek mieć, tylko sprzęt, który jest naprawdę uznany na świecie, sprawdzony w boju, najwyższej klasy samoloty, artyleria, śmigłowce Apache, czołgi Abramsy, no i kompatybilny sprzęt chociażby z Korei Południowej, który stwarza możliwości rozwojowe również dla naszego przemysłu zbrojeniowego, tak jak chociażby przy produkcji haubic. Myślę, że to jest kierunek, który po prostu trzeba wspierać. Mamy wroga nieobliczalnego za naszą wschodnią granicą, stąd też nie mamy innego wyjścia. Musimy być trochę właśnie tak jak ta Korea Południowa czy Izrael. No teraz Polska jest takim państwem frontowym, no, które musi budować własne zdolności do prowadzenia działań po to, żeby nie być łatwym kąskiem dla potencjalnego wroga i żeby ten czynnik odstraszania był na tyle mocny, aby po prostu decydenci za wschodniej granicy porzucili myśl o atakowaniu Polski. Ale ta liczebność 300 tysięcy żołnierzy to jest właściwa liczba? Kończyłem taki kurs zarządzania zasobami obronnymi. To wszystko zależy właśnie od planów, jakie są operacyjne, od doktryny obronnej. Myślę, że na 300 tysięcy to nas po prostu stać w tej chwili żołnierzy. W tym oczywiście liczone są siły wojsk obrony terytorialnej. No i kluczowe jest to, żeby ci żołnierze mieli odpowiednie wyposażenie, sprzęt, tak żeby oni były tym zawodowym elementem, który na wypadek ewentualnej agresji jako pierwszy stanie i będzie bronił naszej ojczyzny. Nieprzypadkowo mówi się, że wojny wygrywają rezerwy. Dzisiaj widzimy, jakie znaczenie rezerwy mają w Ukrainie, bo komponent profesjonalny jest właśnie wspierany przez tych niezawodowych żołnierzy. Stąd też rzeczywiście dobrze jest, kiedy chociażby wykorzystuje się tą pasję i ten potencjał, który jest w Wojskach Obrony Terytorialnej, żeby jednak lokalnie też pobudzać i uświadamiać ludziom potrzeby budowania własnych zdolności obronnych. I to, co jeszcze chciałem podkreślić, popatrzmy na to, jak wyglądają dzisiaj żołnierze podczas wojny w Ukrainie. To niekoniecznie jest ten super strzelec, taktyk na polu walki. To jest doskonały informatyk, to jest właśnie chociażby dziennikarz, który potrafi przekazać w taki sposób, że wygrywa się tą wojnę informacyjną. Naprawdę jest wiele obszarów działania, gdzie cywile będą się sprawdzać. Nie ubierajmy wszystkich ludzi w kamasze, bo będziemy wyglądać, kiedyś miałem taką możliwość, kiedy kompanię specjalną 62 z Bolesławca rozwinięto do poziomu batalionu. Nagle okazało się, że brakuje im dowódców i ściągnięto mnie tam z jednostki jeszcze komandosów Lublińca i okazało się, że z kolei moi żołnierze właśnie są tak uzbrojeni jak dzisiaj ci Ruscy, których powołuje Putin. Nawet brakowało dla nich ubrań, mieli gumofilce zamiast zwykłych trzewików. Śmiali się przy tym, mieli ubaw, to były manewry, no to można się było bawić, to nie była wojna. Śmiali się właśnie, że jak będą skakać z samolotu, to tymi gumofilcami będą bombardować wroga, który tam na dole będzie się poruszał. No to jeśli pan mówił o wyposażeniu wojska i o sprzęcie, które kupujemy, to właśnie słuchacz ma wątpliwości. Czy zgadza się pan z opinią, pyta Konrad, że zakupy ministra Błaszczaka zmierzają ku zbytniemu eklektyzmowi wyposażenia polskiej armii? Na przykład zbyt duża liczba różnych rodzajów czołgów. To nie są zakupy ministra Błaszczaka, tylko pan też za to płaci i wszyscy za to płacimy. Ale minister Błaszczak generalnie dokonuje teraz wyborów. Tak. Na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. My przechodzimy na konkretny rodzaj czołgów. Otóż pozbyliśmy się tej sowieckiej broni. Rezygnujemy z tych czołgów, które są przestarzałe i na szczęście nie będziemy już modernizować tych T-72, bo i takie pomysły się pojawiały, bo one po prostu już nie przystają do współczesnych warunków na polu walki. Lepiej kupować właśnie czołgi, które mają dużo większe zdolności obronne, zaczepne. No, nie będę wchodził w technikalia, ale dużo lepsze są Abramsy. Również nasz partner zachodni, Niemcy, w pewnym momencie był pomysł na to, nawet ministra Szczygło, żeby pozyskać Leopardy, no ale trudno jest nawiązywać czy rozwijać współdziałanie z partnerem, który w sytuacjach próby takiej kryzysowej, no okazuje się, że on tak właściwie tych Leopardy ma, ale nie ma, Polsce nie może dać, a jeżeli da, to przestarzałe, zdezelowane, no są też pójście w takim konkretnym kierunku. I to, co jest kluczowe, mamy systemy głównie amerykańskie i koreański z Korei Południowej. One są wszystkie, potrafią ze sobą synergicznie współdziałać, potrafią się komunikować.
są po prostu kompatybilne i teraz dokupowanie do tego czegoś, co jest oderwane, to rzeczywiście byłby duży problem. I ostatnia uwaga do tego, systemy logistyczne. Kto pierwszy pojawił się w Polsce, kiedy przyszło zagrożenie ze wschodu? Amerykanie. A jakie mieli czołgi? Abramsy. Bardzo dobrze, bo ta baza będzie mogła obsługiwać zarówno polskie czołgi, jak i czołgi sojuszników. Nigdy nie patrzyłem na operacje i prowadzenie działań tylko pod kątem takim, jakby to Polska sama się miała bronić. Ci, którzy z nami współdziałają i są na polu walki i na których możemy zawsze liczyć, to bardzo dobrze jest mieć podobny sprzęt do nich. Grom mocno korzystał z tego, że miał amerykańską broń podczas operacji w Iraku, bo to ułatwiało kwestie logistyczne. Myślę, że również i ten kierunek jest dobry, kluczowy teraz, bo przecież bronimy wschodniej flanki NATO. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał Roman Polka był z nami. Dobrego popołudnia życzę. Wzajemnie. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.